stwarzania męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarował się godzienny Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego boskiego majestatu. Pokornie mu dziękuję za wielką i niepojętą miłość, którą zająć ludzkiem, iż raczył zesłać Syna swego, aby za nas wycierpiał krupne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej oraz ku uczczeniu świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku męce Chrystusowej. W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego pod sądem oskarżenia, aż do okrutnego ciernie ukoronowano. Te zaś rany z niewanki ze żywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, o oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny. Jest tu, od przysięgą od Piotra,
Chrystus jest prawdziwym Bogiem, dlatego kocha nieskończenie i jest prawdziwym człowiekiem, ale nie popełnił żadnego grzechu, natomiast doświadcza jego skutków. Bierze na siebie winy nas wszystkich. Święta Katarzyna tak opisuje, jaką Jezusowi przypisali winę. Dla większej pewności Piłat umyślił dać im do wyboru obok Jezusa pewnego starszego złoczyńcę, który już był skazany na śmierć. Spodziewał się bowiem, że nikt nie przeniesie go na Jezusa. Zbrodniarza tego imieniem Barabasz przeklęli już wszyscy za jego sprawki. W czasie rozruchów mordował ludzi niewinnych, trudnił się czarnoksięstwem i dla swych celów rozcinał brzuchy niewiastom żeniennym. Słowem, popełnił mnóstwo zbrodni. Po raz trzeci więc zapytał Piłat, ale cóż on złego uczynił? Ja przynajmniej nie znajduję w nim żadnej winy, skutkiem której zasługiwałby na śmierć. Każe go wychłostać, a potem wypuszczę. Lecz jak orkan piekielny z podwójną gwałtownością zrywały się wrzaski, ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Faryzeusze i kapłani wrzeszczeli i rzucali się jak szaleni, więc wreszcie uległ niestety Piłat, wypuścił zbrodniarza Barabasza, a Jezusa zasądził na biczowanie. Jezus, który staje w szeregu z grzesznikami, z zbrodniarzami, jak pisze święty apostoł Paweł, on, który uznany został za największego zbrodniarza. Tytuł, jaki Piłat wypisał, brzmiał: arcykapłani żydowscy i rada przyprowadzili do mnie niejakiego Jezusa z Nazaretu, oskarżonego o podburzanie ludu, bluźnierstwa i łamanie prawa. Chociaż właściwie nie można było udowodnić słuszności tych zarzutów, jednak zmuszony niejako przez tych arcykapłanów i radę, a przy tym chcąc zapobiec gniewowi, groźnemu rozruchowi wśród ludu, skazałem tego Jezusa na śmierć krzyżową jako przestępcę przeciw ich prawom. Domagali się bowiem stanowczo jego śmierci, a ja nie chciałbym być oskarżony przed cesarzem jako niesprawiedliwy dla Żydów sędzia i poplecznik rozruchów. Wydałem go im w celu ukrzyżowania wraz z dwoma innymi skazanymi zbrodniarzami, których egzekucję odłożono do dziś ze staraniem arcykapłanów, pragnących, by Jezus wraz z nimi był powieszony. Jezus w szeregu ze złoczyńcami, w szeregu z każdym z nas, bo każdy, kto popełnia grzech, jest nieprzyjacielem Boga. Jezus, który doświadcza wszelkich skutków ludzkiego grzechu, także grzechów dzisiejszej bohaterki, cudzołożnicy, która wykracza przeciwko własnemu ciału, godności jego i świętości. Widzimy Jezusa, który doświadcza skutków grzechu łamania szóstego przykazania. Święta Katarzyna pisze tak: Siepacze rozwiązali Jezusowi ręce i obnażyli go znowu zupełnie, by mógł się przebrać. Gwałtownie zdarli mu z poranionego ciała w czerwony płaszcz, przy czym znowu otwierały się niektóre przyschły już rany. Drżąc, założył sobie Jezus sam opaskę wokoło lędźwi, po czym siepacze zarzucili mu na szyję jego wełniany szkaplerz. Przyszła potem kolejna brunatną suknię, nie szytą, lecz utkaną od góry do dołu przez Najświętszą Pannę. Suknia nie chciała się zmieścić przez głowę, bo zawadzała szeroka korona ciemniała. Niewiele myśląc, zdarli mu oprawcy z głowy koronę, krew trysła na nowo obficie z ran, sprawiając niewymowną boleści. Zarzuciwszy suknię, nałożyli jeszcze siepacze białe, wełniane okrycie, opasali go pasem szerokim, a na ostatek zarzucili mu płaszcz na ramiona. Na to dopiero włożyli ów pas z powrozami, za pomocą których ciągniono go z obrócy. Wszystko to odbywało się ze wstrętnym grubiaństwem, wśród bicia i poszturchiwań kułakami. Grzechy człowieka, grzechy, które wyrzucają Boga z życia ludzkości. I na drugim biegunie miłość Boga. Miłość Boga, która nie cofa się przed żadnym zgorszeniem. Miłość Boga,
która widzi w człowieku ciągle nadzieję. Miłość, która uczy przebaczać, miłość, którą uczą matki. Miłość, którą widzimy chociaż w drodze krzyżowej i śmierci, którą wykazują Maria Magdalena, czy Maryja, czy święty Jan. Święta Katarzyna pisze, że ukryta z Magdaleną i Janem w zakątku jednej z sal na forum przypatrywała się Najświętsza Panna całej rozprawie przed Piłatem. Słyszała te dzikie okrzyki i wrzawy i bolała niewypowiedzianie. Gdy teraz prowadzono Jezusa do Heroda, nie miała już siły iść dalej, lecz prosiła Jana i Magdalenę, by oprowadzili ją po całej tej drodze cierpień, którą odbył jej boski syn, począwszy od pojmania go wczoraj wieczór. Poszli więc najpierw do budynku sądowego Kajfasza, dalej do pałacu Annasza, stąd przez Ofel do Getsemani na Górę Oliwną. W wielu miejscach, w których Jezus najwięcej znosił katuszy i udręczeń, przystawali, pogrążając się w smutku nad jego cierpieniami. Miłość, która jest większa niż zło grzechu. Miłość, która umie współczuć. Cierpiące kobiety, które dają dowód takiej miłości. Nadzwyczaj wzruszający i rozczulający był widok zdejmowany Jezusa z krzyża. Robiono wszystko ostrożnie, z uwagą, jak gdyby obawiano się sprawić Panu najmniejszą boleść. Wobec najświętszego ciała przyjmowała wszystkich taka sama miłość i cześć, jaką czuli względem Najświętszego ze świętych za jego życia. Obecni mieli bez przerwy zwrócone oczy na ciało Pana, każdym gestem objawiając swą boleść, smutek i troskę. Panowała cisza. Ci, którzy zajęci byli zdejmowaniem ciała, odzywali się tylko w ten czas, gdy konieczne było potrzeba i to półgłosem. Przejęci mimowolnym szacunkiem dla zwłok Chrystusa. Gdy przy wybijaniu gwoździ rozległy się uderzenia młotka, nowa boleść cisnęła serce Najświętszej Panny, Magdaleny i wszystkich, którzy byli obecni przy krzyżowaniu. Odgłos uderzeń przypominał im chwilę okrutnego przybijania Jezusa do krzyża. Zadrżeli, bo zdało im się, że znowu usłyszą bolesny jęk Jezusa. Ale widząc, że usta te zamknęła chłodna dłoń śmierci, zaczęli znów boleć nad jego skonaniem. Święta Katarzyna pisze: namaściwszy tak wszystkie rany, Maryja owinęła głowę Jezusa w opaski, nie ściągając jednak jeszcze poprzedniej zasłony. Przymknąwszy na wpół otworzone oczy Jezusa, trzymała chwilę na nich swą rękę, a objąwszy z płaczem najdroższe ciało swego syna, pochyliła oblicze ku świętej jego twarzy. Magdalena z wielkiej czci i uszanowania nie zbliżała swego oblicza do twarzy Jezusa, całowała tylko z pokorą jego nogi. Prośmy, modląc się, rozważając mękę Pana Jezusa, byśmy, uznając swoje grzechy i oddając je Chrystusowi, doświadczali jego przebaczenia, jego miłości, tą miłością również przebaczali najbliższym, świadcząc im czynną miłość, tak jak kobiety. Wszystkie myśli, niech pochwali.
żyjesz i królujesz na wieki wieku. Ludu mój,